Witam Was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2017. Jest piątek, także zaczynamy kolejny odcinek z gospodarstwa rolnego. No i tak jak było sporo komentarzy, żeby zrobić w tym sezonie jakieś sianokosy, także dzisiaj się za to zabierzemy. Jakbycie już sobie kiedyś na live'ie jedną łąkę w sumie wykosiłem, sprasowałem i trzy belki tutaj już są zwiezione na gospodarstwo. Dzisiaj zaczniemy akcję oczywiście od koszenia łąki. Część łąki już sobie wykosiłem, ogólnie cała mapa się zazieleniła, wszędzie jest zielono. Powiem Wam, że nawet fajnie to wygląda. No i już, jak już widzicie, część pola sobie wykosiłem, jeszcze trochę zostało, także właśnie zostawiłem sobie ten fragment, ten środek pola właśnie na odcinek, żeby coś pokosić. Jak się uda wszystko wykosić, to zaraz również na to pole wjadę sobie przetrząsarką, żeby oczywiście wszystko było po kolei na tym polu zrobione. Na polu, na łące. Dobra, lecimy. Wykosimy sobie może trochę z kabiny, żeby to też jakoś inaczej wyglądało. Także tak jak mówię, najpierw sobie zrobimy rotacyjną. Wykosimy trochę tej trawy, trochę w sumie do końca, bo nie chcę tutaj nic zostawiać już. Później, jeśli wystarczy czasu, mam nadzieję, że wystarczy, to oczywiście się tutaj przetrząsarką w to pole jak najbardziej wjedzie. No i może w następnym odcinku jakieś zgrabianie, belowanie i zwożenie później belek przyczepą, także może nawet trzy odcinki z tego wyjdą, ale oczywiście nie będą one po kolei, żeby Was też jedną akcją przez trzy odcinki nie zanudzać, bo to już by było, myślę, że bardzo, bardzo nudne. Także zobaczymy, jak to będzie, jak się szybko z tym wszystkim uwinę. Powiem Wam, że dzisiaj za bardzo nie mam o czym do Was gadać, tak jak praktycznie co tydzień to jakąś pogadankę, powiedzmy, z całego poprzedniego tygodnia, co się działo na kanale i tak dalej, to dzisiaj za bardzo nie mam o czym mówić. Oczywiście subskrypcje też bardzo fajnie dalej lecą. No szkoda, że jednak tych subskrypcji nie ma tak dużo jak w te dni, kiedy live'ów nie ma, bo wiadomo, jak live odpalam, o tutaj będzie trzeba przejechać, bo zostawię jeden taki kawałek trawy. Jak live odpalam, to mniej więcej 100 subskrypcji na dzień jest, może trochę więcej, nawet to też zależy od live'ów, jaka mapa, jak Wam się bardzo podoba. No a jak tych live'ów nie ma, to jednak tych subskrypcji jest troszkę mało, także troszkę szkoda, ale fajnie, że też na live'y przychodzicie. Ogólnie jak ktoś na live'y nie był, to zapraszam. Ogólnie może codziennie live'ów nie ma, ale jak są, to już na pewno w godzinach 19, 20, 21, 22 mniej więcej live 2 godziny trwa, czyli między tą 19 albo 22 na pewno dwugodzinny live się pojawia. Także jak ktoś chce być kiedyś na live, to jak najbardziej zapraszam. Trzeba tylko sobie, że tak powiem, dopilnować powiadomienie od YouTube'a, że live jest, albo po prostu wejść na Facebooka, polubić grupę, bo też na grupie wklejam po prostu linki do live'ów, jak są po prostu rozpoczynane. Także jak najbardziej w tym momencie zapraszam Was teraz, żeby wbić na grupę, bo na grupie jest chyba 340 osób, także troszkę mało w porównaniu do 13 tysięcy subskrypcji. Nie powiem, że troszkę malutko. Pasowałoby tą grupę troszkę powiększyć, mniej więcej może do 1000 osób. Fajnie by było, żeby też parę ludzi tam było, żeby też jakieś informacje się dowiadywali. No bo tak 13 300 to jest troszkę przepaść, bym powiedział. Fajnie by było, jakby w tym momencie parę osób rozwinęło sobie opis i jest tam link do Facebooka i jak najbardziej w niego sobie weszło i zaobserwowało lub też polubiło po prostu grupę. Fajnie by było. Fanpage w sumie. No i tyle na razie, no z tej, o tym fanpage'u, o tych live'ach, subskrypcjach i tak dalej. Ostatnio jak pojawił się pierwszy odcinek z
nowej serii z Polsiowa, bo już nawet nie pamiętam jak ją tam nazwałem, bo na swoją nazwę ma na pewno seria, tylko zapomniałem jak w tym momencie się nazywa. Ale było pytanie, czy chcielibyście może modpack z tej serii? I było sporo komentarzy, żeby modpack się pojawił, także jak ktoś to dzisiaj ogląda, dzisiaj jest piątek, to może jutro w sobotę albo nawet w niedzielę, czyli w tym tygodniu jeszcze ten modpack się pojawi. Oczywiście będą to maszynki takie same, które są właśnie na tamtej serii, czyli te 30, Ursus 55, troszkę inny. Tam było sporo komentarzy, żeby go wymienić, bo tu jest ten sam identyczny, to troszkę go wymieniłem, wygląd zmieniłem. A także można powiedzieć, że troszkę inny Ursus jak najbardziej tam będzie. No i parę maszynek też doszło, także modpack z tych samych maszyn, które tam na serii są, po prostu się pojawi. Dobra, złóżmy sobie tą rotacyjną kosiarę i się stąd zabieram. Wszystko wykoszone, trzeba sobie przetrząsarkę podpiąć, taśmówkę i coś tu porobimy. Oczywiście będzie będą belki ściany, także trzeba to raczej przytrząsnąć, a później to skrapić na pokosy. Dobra. My się zastanawiam teraz, czy te belki, które są tutaj, to one są z ściana czy z trawy. Nie wiem, czy to da się odróżnić w farmingu. Już nawet nie pamiętam, czy tamto pole po prostu było przytrząsane. Pole, tamta łąka, czy nie pamiętam. Także może być trochę lipa i belki będą się od siebie później różniły kolorem trochę. Nie wiem czy to widać w farmingu, ale zobaczymy. Najwyżej będą dwa kolory inne i tak później te belki się sprzeda, no bo ja mam, jak wiecie, gospodarstwo ze świniami, no to troszkę trochę mi nie po drodze po prostu z tymi belkami. Ale ogólnie belki fajnie na gospodarstwie wyglądają, też akcji dawno tej dawno koszenia łąk nie było. Także coś, myślę, nowego, coś się wam spodoba, coś innego. Dobra. Jeszcze sobie załóżmy. A czemu nie mogę wałka założyć? Dobra, wracamy po krótkim cięciu. Musiałem zrobić na chwilę przerwę. I już zestaw mam podpięty, także ruszamy w pole. W pole, na łąkę, co ja się tego pola dzisiaj tak uczepiłem. Dobra, wszystko jest, wałek już podbiłem nawet w międzyczasie. Także się zbieramy. Ogólnie 7 albo 8 minut odcinka, teraz to już nie wiem ile minut tam wyszło po tym cięciu, ale powiedzmy, że jest około 7-8 już nawet. Także no na jednym odcinku wszystkiego tutaj przetrząsania, ani przetrząsania, zgrabiania, prasowania nie zrobię, także myślę, że po prostu następny co jest? Czemu się zakopałeś? Halo? To nie, źle się zakopał na łące, ale czemu? No, jedzie, o jest, dobra, wyjechał w końcu. Nieźle się Ursus zakopał. Także wracam do tego, że mówiłem, no na jednym odcinku nie wyrobię się po prostu z... Czekajcie, czy teraz będzie przetrząsało? Przetrząsa, tylko że... Wiem, nie, zrobimy sobie tak, nie będziemy robili przetrząsania, bo to za dużo zajmie. I na tamtą, tam też nie było przetrząsania, z tego co sobie przypominam, tam przetrząsania nie było, bo też tego nie używałem. Będzie samo zgrabianie w sumie, żeby belki były identyczne tak jak tam, bo tu zrobimy też samo zgrabianie. Teraz już sobie przypomniałem całą akcję, że tam też zgrabiania nie robiłem, bo były za dużo, nie zgrabiania, tylko przetrząsania nie robiłem, bo by za dużo zajęło, także dzisiaj będzie tylko zgrabianie, nie robimy siana, tylko sobie sprasujemy trawę od razu. No i później w następnym odcinku może zrobię inną akcję, nie będzie dalej tej łąki, powiedzmy, żeby was nie zanudziło. Zrobimy sobie na przykład może jakieś opryski, bo zboże jest zielone wszędzie, rośnie, także przydałoby się jakieś opryski, albo jakaś inna akcja, jeszcze coś się wykombinuje, możecie pisać w komentarzach propozycji, jaką akcję byście chcieli zobaczyć. Jeden odcinek z czegoś innego, później zrobimy sobie prasowanie, złożenie belek na jednym odcinku. A poprasowanie pójdzie szybko, pokosy też jakieś mega duże nie będą, prasowanie to zawsze jest szybka akcja.
Także sobie zrobimy prasowanie i złożenie belek na gospodarstwo albo od razu sprzedaż tych belek. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Chciałem sobie zrobić taki stuk tych belek na gospodarstwo, żeby to tak fajnie wyglądało, żeby ta gospodarka nie była taka pusta, ale zobaczymy, ile tych belek wyjdzie. Też możecie pisać w komentarzach, czy byście chcieli na przykład złożenie właśnie belek z łąki turem na przyczepę, a na gospodarstwie z przyczepy na po prostu pod budynkiem tam poustawiać, tak jak teraz stało dzisiaj. I sobie taki stóp, nie wiem, może z tej łąki 3-4 belki by były, także ten stóp troszkę większy by był. A to by było jedno. Albo jeśli chcecie, to ładowanie belek na przyczepę, a później sprzedaż ich po prostu na skupie. Także też możecie swoje propozycje pisać. Tutaj światło sobie włączyłem, żeby coś było widać, bo troszkę zlewa się ta kuszona trawa z trawą pod spodem, z teksturami, bo też jakoś mega dużo tej trawy nie było na tej łące, nie było jakoś mega wysoka i dlatego nie ma jej dużo i po prostu się zlewa, dlatego sobie od czasu do czasu tutaj światło włączam, bo coś wtedy lepiej widać. Ogólnie z tej trzeciej kamery dużo lepiej widać niż jak z kabiny jeździ, także no taka robota, że akurat muszę sobie tą inną kabinę włączyć. Dobra. Jeszcze ten dym bardzo przeszkadza w ogóle w jeździe tym ciągnikiem trochę, no ale jakoś swój ten klimat ciągnik przez ten sposób, przez ten czarny dym ma, także spoko. W sumie tyle, taki odcinek troszkę chciałem o czymś pogadać, ale nie wiem, czy wyszło, czy w ogóle coś sensownego dzisiaj powiedziałem, bo tak jak mówię, tak jak w odcinku z gospodarstwa rolnego co tydzień jakiś po prostu taki, można powiedzieć, ogłoszenia parafialne z całego tygodnia, co się działo na kanale i tak dalej są, tak dzisiaj po prostu no ogłoszeń nie mam o czym za bardzo gadać, także nie wiem, czy taki odcinek wam się podoba, czy nie. Możecie też pisać, jak dzisiaj było. No tak jak mówię, za dużo do pogadania nie miałem, nie wiem, czy w ogóle sensownie miałem do pogadania. Czekajcie, to się coś pokaz przesunął nieźle, chyba się cofnąć. Dwa razy będzie trzeba chyba zgrabić, coś mi się wydaje, bo potem będzie słabo z prasowaniem. No ale zobaczymy, może się uwinę do końca odcinka, ile już będzie, około 12 minut odcinka, tak mi się wydaje. Po tym cięciu to już w ogóle nie wiem, ile wcześniej było minut nagrania. Ale może się uwinę, żeby skończyć przynajmniej całe pole, 2-3 pokosy jeszcze wyjdą. Także, a najwyżej będzie troszkę dłuższy odcinek, 16-17 minut, zobaczymy jak to będzie. Myślę, że też nie będziecie mieli nic przeciwko, jeśli będzie troszkę dłuższy odcinek. A wiem, że też spora część osób by chciała, żeby odcinki były 20-minutowe, 30. Niestety takich odcinków nie będzie, bo po pierwsze nie mam czasu, na tyle, żeby nagrywać tak długie odcinki. Po drugie, no nie miałbym o czym gadać przez te odcinki, tak? Jak ja mam dzisiaj 15-minutowy odcinek, nie mam tematu, o czym kompletnie do was gadać, to wychodzi trochę nuda. No a jakbym miał taki odcinek robić 30-minutowy, to już w ogóle chyba bym muzykę musiał wrzucić zamiast mojego gadania, bo bym nie miał o czym mówić, tak mi się wydaje. No także taki pomysł na półgodzinny odcinek odpada. No chyba, że z innej gierki, jakby coś się naprawdę działo w jakiejś innej grze po farmingu, no to trzeba jednak na odcinek mieć temat, żeby coś też się działo, bo wiadomo, nie zawsze jest porywająca akcja na ekranie. Także zobaczymy. No i wracając jeszcze do tej serii, oczywiście z odcinka na odcinek jakieś nowe maszyny na gospodarstwie się pojawiają. Możecie pisać też swoje komentarze, co byście chcieli, żebym wymienił. Tak jak mówiłem, modpack z drugiej serii, która jest na kanale, pojawi się w sobotę lub niedzielę, także też wyczekujcie, zapraszam was na live'y, które tak jak mówię, nie są codziennie, ale jak po prostu zostawicie subskrypcję i dzwonek, to po prostu powiadomienie o live'ach na pewno dostaniecie, a już na pewno dostaniecie powiadomienie o live'ach, gdy wejdziecie na fanpage i go zaobserwujecie, bo tam na pewno linki wklejam, gdy live'y się pojawiają, także na Facebooku po prostu, jeśli siedzicie dużo na Facebooku, to
myślę, że szybciej dostaniecie powiadomienie z Facebooka niż z YouTube'a, bo z tymi powiadomieniami z YouTube'a też różnie bywa. Niekiedy powiadomienia pochodzą od razu, niekiedy nawet po pół godziny, a niekiedy nawet po dwóch godzinach live'a. Także no najlepiej jakby było, najlepiej jakbyście po prostu zaobserwowali fanpage na Facebooku, link jest w opisie, jakby ktoś chciał sobie wbić, zaobserwować, fajnie by było, jakby też was tam było coraz więcej. Dobra, kończymy te sianokosy, można powiedzieć. W następnym odcinku jakąś inną akcję wykombinuję, możecie pisać swoje propozycje. A dwa odcinki później będzie prasowanie i złożenie belek, żeby po prostu wam się ta akcja nie znudziła, że po prostu dwa odcinki pod rząd bawimy się z jedną łąką, także może w przyszłym tygodniu zrobimy jakieś opryski, bo wszędzie zboże zielone, także przydałoby się wybrać w pole jakimś opryskiwaczem. No chyba, że macie jakiś inny pomysł na odcinek, także też możecie swoje propozycje pisać. Ode mnie dzisiaj tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.